Witajcie ciekawscy. Shane Burkow cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną i z tego powodu od drugiego roku życia porusza się na wózku inwalidzkim. Nie powstrzymało go to jednak przed zrobieniem kariery w mediach społecznościowych, założeniem fundacji i napisaniem kilku książek. Mężczyzna wraz ze swoją partnerką Hannah Aylward prowadzi też niezwykle popularny kanał na YouTubie, gdzie porusza tematy niepełnosprawności. Mimo że takich osób nie brakuje nawet wśród naszych rodzimych YouTuberów, jak na przykład Bogusia Siedlecka z kanału Aniu na Resorach, to właśnie ta para wywołała niemały szum w mediach oraz falę hejtu. Dlaczego tak się stało? Jakie materiały można znaleźć w ich odcinkach i jak są one odbierane przez internautów? Jaka jest historia ich związku i dlaczego stała się źródłem licznych kontrowersji? Wszystkiego dowiecie się już za chwilę, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie kliknąć suba i włączyć powiadomienia, a wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi epizodami z efektem wow. Zanim para youtuberów się poznała, 27-letni Shane Burkow zdążył już zaistnieć w sieci dzięki blogowi, który prowadzi od 2011 roku. Jak wspominał, jego założenie było spowodowane chęcią podzielenia się z ludźmi kilkoma historiami ze swojego życia z nieuleczalną i wyniszczającą chorobą. Od dzieciństwa cierpi on bowiem na rdzeniowy zanik mięśni, przypadłość, która skutkuje problemami z poruszaniem się i uniemożliwia normalny rozwój organizmu. Z tego powodu mężczyzna porusza się na wózku, a przykurcz powoduje, że jego ciało jest mocno przekrzywione. Mimo wszystko, jak przyznał Shane, nigdy nie stracił pozytywnego nastawienia do życia i wszelkie swoje opowieści postanowił przedstawiać w bardzo humorystyczny sposób. Zresztą jego podejściu do tego tematu i entuzjazmie do życia świadczy również sama nazwa bloga, która brzmi Laughing at My Nightmare, co można przetłumaczyć jako śmiejąc się z mojego koszmaru. Czytelnikom bardzo się spodobały jego wpisy i w szybkim tempie zyskał on sporą popularność. Zapoczątkowało to więc kolejne działania i założenie organizacji non-profit, którą Burkow również nazwał Laughing at My Nightmare. Jej misją stało się dostarczanie niezbędnego sprzętu dla osób cierpiących, podobnie jak Shane, na dystrofię mięśniową, wsparcie ich poprzez dotacje i darowizny, a także prowadzenie działalności edukacyjnej na temat niepełnosprawności w szkołach oraz zakładach pracy. Wspomnienia i autobiograficzne eseje mężczyzna postanowił również wydać w formie papierowej. I chyba łatwo domyślić się, jaki był tytuł jego pierwszej książki. Nie skończyło się jednak na jednej publikacji, ponieważ stworzył on również książkę dla dzieci, a gdy w jego życiu pojawiła się Hannah, wydał także kolejną część swoich pamiętników. Nazwał je Strangers Assume My Girlfriend Is My Nurse, co można przetłumaczyć jako obcy zakładają, że moja dziewczyna jest moją pielęgniarką. Publikacja zawiera liczne anegdoty z życia autora, lecz także teksty o jego sposobach na szczęśliwe życie w związku. Ale właśnie, jak doszło do spotkania Hanny i Shane'a? Dlaczego ich związek wzbudza tyle kontrowersji? Zacznijmy od początku. 23-letnia Hannah Aylward to studentka socjologii w koledżu w Minnesocie. W 2016 roku podczas przygotowywania się do egzaminów na uczelni przez przypadek natrafiła na film na YouTubie, w którym Shane udzielał wywiadu i szczerze odpowiadał na pytania dotyczące swojej choroby. Jak wspominała dziewczyna, od razu spodobało jej się jego pozytywne nastawienie oraz poczucie humoru. A dzięki lekturze wpisów na jego blogu również bliżej poznała jego historię. W jednym z wywiadów Hannah wyznała, że była wtedy tak zafascynowana blogerem, humorystycznie opowiadającym o swojej niepełnosprawności, że postanowiła napisać do niego maila. Na odpowiedź nie musiała długo czekać, a niewinnie rozpoczęta konwersacja przerodziła się w regularny kontakt. Do spotkania na żywo doszło jednak dopiero kilka miesięcy później, ponieważ problemem była dzieląca ich odległość około 2000 km. Ale ta internetowa znajomość przerodziła się w związek i ostatecznie para zamieszkała ze sobą w Minneapolis. Po 4 latach bycia razem Shane i Hannah zdecydowali się również na małżeństwo, a ich ślub odbył się w połowie września tego roku. Zresztą wszystkie szczegóły z ich życia prywatnego można na bieżąco śledzić na kanale, jaki wspólnie prowadzą na YouTubie. Nosi on nazwę Squeer Me and Grabs i ma już ponad 700 tysięcy subskrypcji. Zamieszczane tam materiały na dzień dzisiejszy zgromadziły ponad 100 milionów wyświetleń i według portalu naibas.com generują one dla youtuberów przychod blisko 250 tysięcy dolarów rocznie. A co można zobaczyć w odcinkach pary? Pokazują oni przede wszystkim wspólne vlogi czy relacje z romantycznych podróży. W jednym z wywiadów Hannah i Shane wyznali, że na początku traktowali prowadzenie kanału jako hobby, jednak bardzo szybko zaczął się on rozrastać. Wtedy postanowili, że w filmikach postarają się udowodnić, iż niepełnosprawność Shane'a nie jest dla nich żadnym problemem, jak również, że nie była przeszkodą w drodze do ołtarza. Poza tym w swoich materiałach chcieli poruszać tematy takie jak piętno społeczne czy niesprawiedliwość wobec osób niepełnosprawnych. Trzeba zaznaczyć, że para oprócz wspólnego kanału na YouTubie ma także wspólną markę Squeer Me and Grabs, pod którą sprzedaje koszulki, kubki, torby na zakupy czy maski na twarz. A na dzień dzisiejszy wartość netto samego Shane'a Burkowa jest szacowana na kwotę około 750 tysięcy dolarów. Para często wspomina również o fali hejtu, z jaką muszą mierzyć się każdego dnia. Mówią, że niektórzy widzowie nie chcą uwierzyć, że zdrowa kobieta mogła zakochać się w niepełnosprawnym mężczyźnie i twierdzą, że Hannah jest z nim tylko dla pieniędzy. Choć są też tacy, którzy uważają, że to Shane płaci dziewczynom za spotykanie się z nim, na co one przystają w pogoni za internetową sławą. Internauci nazywają ich związek, cytujemy, nienormalnym, zarzucając parze, że ich wspólne życie jest kłamstwem lub czymś nierealnym.
Podobnych komentarzy nie brakuje również na Instagramie, gdzie małżeństwo zamieszcza swoje wspólne ujęcia. I tak na przykład pod zdjęciem ślubnym oprócz wielu gratulacji można również przeczytać takie wpisy jak, cytujemy, jego on znalazł taką laskę albo on musi być bardzo bogaty. Zresztą tematy wszechobecnej krytyki i nieporozumienia przyczyniły się także do napisania przez Shane'a jego książek, o których wspominaliśmy Wam wcześniej. Jego ujęte w humorystycznej formie publikacje mówią o wielu sytuacjach, z jakimi miał do czynienia w życiu. Burkow opisał na przykład moment, kiedy siedział razem z Haną w restauracji, gdy nagle podszedł do niego nieznajomy, położył mu ręce na jego ramionach i zaczął się modlić słowami. Cytujemy. Drogi panie, daj temu biednemu chłopcu szczęśliwe życie. Na co Shane odpowiedział, że dziękuję, ale już ma szczęśliwe życie. Spośród innych wspomnień były też takie, gdy na pikniku rodzinnym mężczyzna dmuchający bańki dla dzieci nagle podbiegł do jego wózka inwalidzkiego i zapytał, czy on też chce sobie popuszczać. Jak wspominał autor książek, dzieje się tak, gdyż niektórzy na jego widok sądzą, że nie potrafi mówić ani samodzielnie myśleć. W restauracjach często jest mu wręczane menu dla dzieci, albo gdy zamawia piwo, kelnerzy reagują śmiechem. Tymczasem są też tacy, którzy traktują Hanę nie jako jego partnerkę, ale pielęgniarkę. Stąd też tytuł jego ostatniej książki, która jak mówiliśmy brzmi Strangers Assume My Girlfriend Is My Nurse. Lecz to nie wszystko. Zdarzają się również osoby uważające, że Hanna to jego matka. Sam Shane nie zaprzecza jednak, że żona jest dla niego głównym opiekunem. Zanik mięśni i używanie zmotoryzowanego wózka inwalidzkiego powoduje, że potrzebuje pomocy przy większości codziennych czynności. Hanna pomaga mu wstawać rano i spać w nocy, wspiera przy jedzeniu, piciu, kąpieli oraz podczas korzystania z toalety. Zatem jak para odnosi się do tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczy, jakie piszą internauci i mówią o nich ludzie? W wywiadzie dla magazynu Cripple małżeństwo wyznało, że komentarze innych ich nie ranią. Czasem bardziej denerwuje ich fakt, co ludzie w ogóle sądzą o osobach niepełnosprawnych i o tym, czy mogą się oni wiązać ze zdrowymi osobami. Ale jak zaznaczyli, radzą sobie z tym wszystkim i nie zamierzają rezygnować z dalszego prowadzenia swojego kanału. Podkreślili również, że ich celem jest pokazanie, iż życie z niepełnosprawnością nie jest straszną i odosobniającą egzystencją, w co wiele ludzi błędnie wierzy. Oni swoimi materiałami chcą walczyć z taką postawą i ogólną ignorancją. A wy co ciekawscy myślicie o tej popularnej youtuberowej parze? Czy waszym zdaniem zasługują na hejt? Jaka jest wasza opinia na ten temat? Koniecznie napiszcie nam w komentarzach. Pamiętajcie również, aby kliknąć suba i włączyć powiadomienia, a wtedy nie ominie was żaden z naszych ciekawych odcinków. Przypominamy, że pojawiają się one 2 razy w tygodniu, w każdą środę i niedzielę. I już teraz zapraszamy was na kolejny. Do usłyszenia, cześć!